Witam moi drodzy was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Maxis Farm. Rozpoczynamy to od karmienia młodych pisklaczków, bo jak wiecie mają one, w sensie już ich trochę jest i mają już niektóre swój wiek. Także tym bardziej trzeba je karmić, te młodziutkie i starsze. Więc moi drodzy już im dajemy. Sprawdźmy czy wszystko ok. Tamten widać, że taki kurczę, że mu zimno trochę chyba. Ale sprawdzimy. Trzeba go dać tutaj. No, idź pod kwokę. No i moi drodzy, sprawdźmy czy reszta wszystko ok. Wszystko super, patrzcie jakie duże. No, także ja im dam tą kwokę tutaj zaraz wstawiam, żeby im było ciepło. No i moi drodzy, możemy nakarmić je. Także wy tu widzicie wszystko? Chyba widzicie. Także jajeczko. O, takie pyszne jajeczko tu wchodzi im. Mama mówiła, żeby coś im tu posypać z tymi ziarenkami. Też tak dobrze jest. No i moi drodzy, niech sobie jedzą. Także widzicie, że sobie tutaj jedzą. Aha, jeszcze trzeba właśnie, żeby tu przyszły. No i tak nie przychodzą, także no okej, okay. Także moi drodzy, nakarmione i o, tutaj Trixie nam łazi. Trzeba pokorzystać z ładnej pogody, bo ma się dzisiaj ponoć trochę zepsuć i ma padać. Także wykorzystujemy moi drodzy i chcę wam pokazać właśnie jak wyglądają te pisklaki i czy są jakieś nowe, czy się wykluły, trzeba iść zobaczyć do silek, wypuścić sirki. I jeszcze chcę wam pokazać, zaprezentować w jaki sposób chciałbym zrobić tą budkę dla kaczek, żeby coś było widać i żebyśmy coś działali z tym, bo chcę jak najszybciej to zacząć, no bo wiadomo, zimno szybko przyjdzie, a w ten czas już nie chce mi się nic robić, także będzie trzeba wykorzystać pogodę na maksa. Moi drodzy, jedzą, które się odważyły tutaj sobie skubać. O, ten duży to jest jednak już kurczę duży. Tam mniejsze. O, i tak to wygląda, także je tutaj zostawiamy otwarte. No i trzeba otworzyć sileczki, silki. Dzisiaj właśnie będę chciał zdziałać się z tym przekopaniem tego wybiegu, chociaż zgrabieniem i lekko tam przekopać, żeby to jakoś już tam się przygotowywało i szybko trawkę zasiać i koniec. No, moi drodzy, już wam prezentuję jak to tu wygląda. Kurka zeszła jedna na chwilę. Tutaj patrzcie, koguty są najgorsze po prostu. Tu ma jajka, właśnie nie wiem czy nie za dużo, czy te nioski nie trzeba wziąć, muszę dzisiaj je prześwietlić. Nic tu się nie dzieje. Tutaj. O kurcze, patrzcie, mamy jednego. Ładnie, super. Odkładamy jajko. Patrzcie, maluszka. No nic, zdajemy. Kwoka niech tu grzeje, super. Tutaj. Nic nie ma. Trzeba je poukładać jajeczka bardziej. I moi drodzy, dzisiaj myślę zrobimy sobie takie tutaj kontrolne prześwietlanie tych jaj. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze tu zapewne jest jakieś zamieszanie i trzeba trochę tu ogarnąć, bo zapewne dużo jaj będzie do wywalenia, jak jeszcze bardziej je prześwietlimy. Dzisiaj wezmę prześwietlarkę od Fermo.pl, a jeżeli chodzi o Fermo.pl, to oczywiście was serdecznie zapraszam, bo z moim kodzikiem macie minus 5 na cały asortyment w sklepie, także korzystajcie, linki w opisie macie, kod w opisie, link do sklepu w opisie i znajdziecie tam wszystko, co chcecie kupić i darmowa przesyłka od 40 zł, także kupujcie, bo po prostu warto. Moi drodzy, tak to wygląda, Kowcia chodzi i musimy wam coś powiedzieć. Kowcia ma złamany ogon. Patrzcie kurczę. No nie, biedna jesteś, złamany ogon masz. Złamałaś sobie. No oczywiście przez jej wariację, no ale co zrobić. Stało się to stało. Patrzcie ile tych maluszków jest. No nic moi drodzy, lecimy dalej. Nagrywa dobrze? Nie. No co widać? Mnie. Hmm.
te cztery i te i tą tutaj. Te dwa. Tu dokładamy. Tu jest maluszek. Idę tam. I te jajka. Dobrze. I takim sposobem mamy tutaj trzy kwoki u góry nastawione, super, te są puste, czyli w sumie można teraz dać im, ta ma jeszcze luzu, więc te się podzielą, tu jest już Max, one są puste, więc moi drodzy, w sumie 22 jajka można nastawić, więc można pomyśleć. Czy stąd te jajeczka, jeszcze tamtą czarną kwokę trzeba tu dać i będzie 6 kwok. Ojej. A jak tutaj, Vera? Ja ten popcorn bardzo lubię. Lubią? No, czy no, żartujesz? Nie, serio. No a mówiłaś, bo co popcorn? No bo patrz, tu też pustkę dałeś. No. Patrz, jak lubię, patrz. Chyba ten szary. Ty, Vera? A może by dać tutaj Meridę? No a co ona tutaj ma? No nic, no ale chociażby będzie sobie kopać, wiesz, chodzić, biegać. A może ją po prostu tam dajmy, co? No można. To dajesz? No ostatni dzień ją tutaj ma, nie? Bo to ty jesteś ten... jej opiekunką. A ja jej wezmę jedzenie. Wypuszczaj jeszcze je. No? Mamy jedzenie dla niej. No. No to może przed nią, co? Ale ona jest dosyć gruba, w sumie nie wiem, co jej dałeś. Ale głodna jest. Niech sobie je. Ładnie. To moi drodzy, my idziemy tutaj do tej czarnej. Patrz. I trzeba ją wziąć. Chcesz kurkę wziąć? Ojeju. Weź ją ładnie. O, nie chcę jej! Nie, no masz, masz. Nie chcę jej! Weź ją, Max! Nie chcę jej, no weź ją! Bierzemy. Jest brudna! Ja nie chcę jej! Także moi drodzy, ona ma tu jajeczka i bierzemy ją w lepsze warunki. Ogólnie jajka powinny być zalężone, w sensie okazało się, że powinny chyba być zężone, bo ona przez nasz wyjazd, ona była z kogutami i silkami przez 2 tygodnie naszego wyjazdu, a przez ostatni tydzień mama ją właśnie wzięła i ona zaczęła tu nieść jajka i w ten czas one powinny być zężone, bo skoro ona była 2 tygodnie i od razu zaczęła nieść jajka, to jajka powinny od niej być jak najbardziej zalężone. No i wraca na stare śmieci. Policzmy ile. Tylko ja ogólnie musiałbym te jajka zaznaczyć. Bo kurczę, później wszystko się miesza. Musiałbym przynieść sobie ołóweczek, bo jakieś tu chyba też niosą. Chociaż teraz nie wiem, czy jakieś tu niosą. No ta biała i ta może nieść w sumie. No więc mogą nieść. Także trzeba zrobić porządek z tymi jajkami. Ale gdzie ją myślisz usadzić? Czy tu ją usadzić? Sobie bezpiecznie będzie siedzieć. Nie wiem, już to tu nie ma. Nie, no weź nie, tu. Tu, no także działamy. Idź tam. O. Idzie siedzieć na jajeczka. I niech sobie ona tu siedzi. No super. O Jezu, głośno tu.
Te wszystkie bezpieczne mają wymienioną ściółkę, siedzą sobie. Ta tutaj ma tego pisklaka, czy ta? Nie wiem już. Także tego pisklaka też później weźmiemy. Aktualnie jedna zeszła. Także damy te jajka tutaj. O, tej tutaj. Rozłożymy to na dwie. O. No i niech siedzą, tym otwieramy. I moi drodzy, jakoś to jest ogarnięte. Przydałoby się jeszcze jedno gniazdo, szczerze mówiąc, bo tak jak teraz widzicie, to trochę ich siedzi, a w gniazdach jednak one są bezpieczniejsze i tylko buty ich tak nie zaatakują, także trzeba będzie jeszcze później jajeczka zobaczyć. Tam pójdziemy z prześwietlarką i się zobaczy wszystko. Zawsze mnie, moi drodzy, zastanawiało jedno, jak jest ta taka gąsienica wielka, jaka będzie reakcja kur na nią. O. Czy one będą ją skubać, czy ją zjedzą? Mam nadzieję, że nie jest szkodliwa w żaden sposób. No ciekawe, co to za roba, ale jakby ktoś wiedział i ma o nim jakieś pojęcie, to może napisać? Bo chętnie się dowiem, skąd on powstaje i jaką on funkcję pełni w środowisku, czy on jest jakiś, nie wiem, szkodnik, czy pomaga. Ciekawe, jak to jest. Ja teraz grabię wybieg, żeby go ładnie tutaj przygotować, bo ma padać, także już niech pada na taki, wiecie, trochę tam poogarniam po prostu, żeby to nie było później namoczone. No i moi drodzy, sprzątam w końcu ten kurnik. Dla was to chyba sprzątam go już od 3 vlogów, ale w końcu sprzątam, ogarniam, także trzeba to zrobić i dzisiaj będziemy również te jajka rozmieszczać, żeby wszystko było pod kontrolą. Kochcia, jak się czujesz? Dobrze? Jest okej, co? Działamy. Także moi drodzy, cyrki mają sprzątnięte, patrzcie, tutaj ładnie wysprzątane. O, koguty już wiedzą, że ja je będę spychał. Dalej, dalej. Tylko żebyś odlotu nie robił, bo ten robi wyjątkowe loty. O, tym razem nie. Moi drodzy, i tutaj tak, siedzi jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. No i tak właśnie mają sprzątnięte, także cieszę się, bo już inaczej ładnie sobie siedzą. I cyrki zamknięte, jak widzicie. A jasno, na dworze. Co się dzieje? Moi drodzy, robię to, co miałem robić. Mówię się, biorę za to, bo kurczę, pogoda ma być, więc niech ta trawa rośnie. No i jak widzicie, już tu wam nie nagrywałem, ale jestem w trakcie robót. No i właśnie, robię to z tej siatki. Oczka ma fajne, wydaje mi się. Mogłyby być może trochę mniejsze, ale jest ok. Znalazłem takie tutaj śledzie i to będę przybijał. Jedna siatka do drugiej i tak dalej, także to jakoś pójdzie. No i teraz właśnie się zastanawiam, czy ten odcinek tu wykorzystywać, bo został mi taki krótki, czy nie wykorzystać go gdzieś indziej. Tylko tu krótkiego nie będzie trzeba. No i robię to, moi drodzy, do tego tutaj momentu. Tu na prosto, a tutaj dalej będzie zasadzona. No właśnie, i co będzie zasadzone, bo one tu widzicie lubią się grzebać, także tu im w ogóle nie posieję, tu zrobię im taki łuk. I moi drodzy, tu sieję oczywiście samą trawę, zakrywam to siatką. Kofi, chodź, 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 no wykąpała się. Tu na razie nic nie będzie, ewentualnie, znaczy im to po prostu trochę przeoram, żeby to jakoś fajnie było. No i moi drodzy, tak to wygląda. A co będę siał tam właśnie dalej? No właśnie, będę siał, moi drodzy, te rzeczy. Dostałem tutaj od szanownego Bartka, którego serdecznie pozdrawiam. Dziękuję w ogóle tobie, bardzo, bardzo tobie dziękuję. I w końcu to wykorzystam. W końcu przychodzi okazja, gdzie to mogę wykorzystać. Znaczy okazja, okazje były, ale nie wykorzystałem. Ale w końcu to wykorzystam. Jest to koniczyna perska tutaj. Tam dalej mamy, no właśnie, chyba lucerna i groch. Ale nie jestem pewien, czy dobrze wszystko mówię. Jest to taka miks nasion, które mówił, że mam sobie zasiać, bo jest to petarda dla kurniosek. Jeżeli chodzi o cyrki, to zapewne też to będzie ok. I one tego ponoć łatwo tak nie wyryją. Tak dostałem, zobaczymy jak to będzie. Czy będzie to zdawało egzamin, czy nie. Ja zabieram się do roboty. Dużo roboty jeszcze przede mną, bo już im tu wstępnie przeorałem, zasiewam, walcuję, także tu jest pole budowy, ale będzie zrobione, podlejemy to dzisiaj i super, bo cieszę się, bo już będzie rosło i będziemy mogli pewnie za jakieś, nie wiem, półtorej tygodnia, dwa, no pewnie już puszczać kury, zobaczymy jak, w jakim to będzie stopniu, będę o to dbał. No i ma być też pogoda, także super.
No i moi drodzy, widzimy się oczywiście w trakcie i później na prześwietlaniu jaj i takim już końcowym nastawieniu wszystkich jaj, bo myślę, że to już jest taki dzień i takie mamy tyle tych kwok i w ogóle, że można wszystko zarządzić. Zobaczymy i zobaczymy, czy coś się wykluje, także poczekajcie do końca, dajcie łapę w górę, żeby mi się dobrze pracowało. Dziękuję wam, że jesteście i zapraszam do dalszego oglądania. No kurczę, moi drodzy, akurat wszedłem do Silek i patrzcie, maluszek jest tutaj, także to jest już pora, żeby go po prostu ukraść i wziąć je do go, ale ładny, patrzcie, i wziąć go tutaj do z tej starszyzny, niech leci, niech poczuje, że tam jest ciepełko, o, idź, no, także niech sobie tam siedzi. No i moi drodzy, ja skończyłem w zasadzie wybieg. Mogę wam pokazać, jak to wygląda. Już wszystko posiane. Zrobiłem tego tyle, tej siatki, nie wszędzie tutaj, bo stwierdziłem, że na razie tak zostawimy. Dlaczego? Aha, bo trawy mi zabrakło. To bym jeszcze zrobił ten pasek, ale trawy mi zabrakło, więc tu posiałem już tą mieszankę wszędzie. Tu gdzie wszędzie nie ma tej siatki, to jest mieszanka, a tu gdzie jest siatka, to jest po prostu trawa. Także zobaczymy, jak to będzie. Tu na razie nic. No i moi drodzy, można wypuszczać silki. Widzicie, tak to wygląda. Zobaczymy, wszyscy się przekonamy, bo jak pytałem kogoś, czy ma coś takiego zastosowane, czy ktoś to już robił, to nikt się nie zgłosił, nikt nie odpowiedział na w komentarzu czy coś, także postanowiłem to zrobić. Mówię, jak będzie dobrze, to super, jak nie, no to po prostu się wyjmie siatkę i tyle. I nie ma nic, co tutaj, tylko to, że straciłem, nie wiem, 20 minut więcej na tą siatkę, także tylko tyle pójdzie na marne, ale mówię, jest ok, super. Sileczki sobie siedzą, dzisiaj właśnie zawitano u nich i otworzyłem im, także wyjdą ponownie. Posprzątane mają, super, zamykamy. Chodź kopcia. I moi drodzy, tak to się prezentuje, także czekamy teraz, podleję jeszcze i czekamy na wzrost. Trawka podlana za mną, także wszystko ok. Wypukałem też tutaj wejście, chodnik, tutaj jak się idzie do silek, także trochę takich robót zrobionych. No i moi drodzy, sileczki ładnie sobie tutaj żyją. Kogucik, no właśnie, właśnie, właśnie. Ty też już wiesz, o co chodzi, nie? No. Także moi drodzy, widzicie, tak to wygląda. Mało kurek na mało kurek na grzędach, dużo kurek na gniazdach, także super. No i oczywiście, tak jak mówiłem, na koniec prześwietlanie. Już właśnie muszę iść po latarkę, naładować ją, czy tam paluszki włożyć. I widzimy się tutaj na prześwietlaniu. Moi drodzy, zrobiła się tragiczna pogoda. W sensie, no tak, że zaraz coś tu spadnie. A ja właśnie idę z prześwietlarką. O, super prześwietlarka, powiem wam, świeci bardzo mocno. Czekajcie, takie jest światło z... Ciekawy jestem właśnie testu. Takie jest światło z tej mojej latarki. A tak jest z tej. Wow, super. No naprawdę, mówię właśnie, super latarka, a to jest w sumie prześwietlarka, także jak chcielibyście taką zakupić, no to na fermo.pl z moim kodem minus 5%, dodatkowo także zapraszam. A my, moi drodzy, lecimy prześwietlać jajka, bo czas najwyższy, powiem wam, lubię wchodzić do kurnika, jak jest wysprzątane, wszystko fajnie, pachnie świeżutką słomą, super, super, a wy koguty chyba wiecie, co was czeka, no. Lekko pogłaszczę, tak, a wy już wiecie, cyk, cyk, no, dalej, dalej, ojej, się narobiło. Prześwietlamy, moi drodzy, prześwietlamy. Okej, okay, na pierwszy rzut pójdą te jajeczka tutaj, bo chciałbym zobaczyć, które są jakby do wywalenia, bo są martwe na przykład, bo tego nie zrobiłem, wszystko na razie zostawiłem na jedno, także chciałbym zobaczyć, co tu można jeszcze podłożyć. Okej, okay, tutaj widzimy już... żelata całe jajeczko, także po prostu do wywalenia. Tutaj zaczęta jakaś inkubacja, niedokończona, bez sensu w sumie je brałem, ale nie wiem dlaczego. Puste jajeczko, odniosły najpewniej, ale możemy zostawić, zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy w ogóle podłożymy. Tutaj no chyba do podłożenia jajeczko, także zostawiamy. O, ale burza. Tutaj też puste jajeczko. Być może do... Właśnie, nie wiem, tego wiecie, bo to jest to, że nie było pilnowane. Ja nie wiem, czy to jajko nie jest zalężone i było na przykład tam 3 tygodnie, czy to jajko było zniesione w tego samego dnia i na przykład jeszcze nie zostało, wiecie. No to do wywalenia. Także tu muszę po prostu taką najzwyczajniej w świecie czystkę zrobić. No tu w sumie...
chyba do inkubowania. Do wywalenia. No tu właśnie, tu chyba są te nioski. Tak coś czuję, bo te duże to są takie, o, nioski są te duże wszystkie. I one wszystkie albo są puste, albo są niezawężone. W sensie, no, tu jest pisklaczek, ale już był martwy chyba w ten czas, jak go brałem na pewno, skoro go wziąłem. Puste. Puste. No tu coś się zaczęło, ale coś czuję, że to może być zmarnowane. Puste. Zaczęte. Puste. To jest rozwalone, więc out. Puste. Zaczęte. Zaczęte. Już chyba niedobre, bo jest takie dziwne. To też bym dał jako chyba niedobre. Puste. No zobaczymy, może coś z tego będzie. Tu zaczęte, jakoś dziwnie, nie wiem o co chodzi. Tu zaczęte. No i moi drodzy, jadę i to robię i widzimy się za chwileczkę. Patrzcie jakiego gościa tu mamy, Niluś przyszedł, bo on się boi burzy i zawsze przychodzi tam gdzie ja jestem, także wpuściłem go tu do kurek. Kurki myślę nie są zawiedzione tym faktem, tylko jest jeden problem właśnie dość duży, że on sobie wyleje na zapewne te picie tu. Także muszę coś z tym zrobić. No i moi drodzy, teraz się biorę za prześwietlanie tych jajek tutaj. Także pozwólcie, że już zrobię tutaj off camera. I moi drodzy, jak tylko coś będzie ciekawego, to wam dam znać. Wszystkie rezultaty, jakie tutaj będę miał, czyli co zrobię, będę was oczywiście o wszystkim informował na bieżąco. Także moi drodzy, wszystko skończyłem, wszystko poprześwietlałem, zresztą jak widzieliście na timelapsie, trochę się działo i trochę tego było, jednak nie powiem, że nie, bo było. No i moi drodzy, przejdźmy odtąd, bo właśnie muszę to wszystko zapisać na kartce i sobie ponotować. Tutaj jest kurka, która ma dość dużo jajek, bo 10 i ona ma jajka, które się wyklują chyba w przeciągu 2 dni, tak mi się wydaje. Albo 11 ma jajek, coś takiego i one powinny być lada dzień, ale to jeszcze będę weryfikował, bo już mi się naprawdę namieszało. No i moi drodzy, mamy dalej tak. Mamy dalej tutaj kurkę, która dostała... A nie, ona nic nie ma, patrzcie. I nic nie dałem. Pomyliłem się i dałem tym wszystkim za dużo kwok jest. Mogłaby któraś odpuścić, szczerze mówiąc, bo teraz jedna jest bez jajek. Ale dobra, możemy porozbijać, żeby lepiej dogrzane były. Tu moi drodzy jest kura, która ma jajka takiego stopnia, powiedzmy, które będą za 2 tygodnie, 1,5 tygodnia, coś takiego. Pieska zobaczyły czy co? I moi drodzy, tutaj jest w takim razie bez niczego. No i następnie mamy tutaj kolejną, która ma takie z szansą, w sensie, że dostała je i zobaczymy co dalej będzie, ta tak samo i ta tak samo. Ale jeszcze do końca wam zatwierdzę, bo jeszcze będę testował, bo wiem, że grupkami porobiłem, ale już mi naprawdę się pomieszało. Dlatego przyjdę tu z kartką i będę tu miał podzielone i zaznaczone każde jajko, kiedy, w sensie, kiedy klucie, jaki to jest mniej więcej tydzień i moi drodzy, ile każda ma pod sobą i sobie będę miał taki zapis tutaj, bo muszę to kontrolować, a tak jak nic nie wiem, to wiecie, to jest to takie przyjdę, a tutaj mam teraz klucie, także muszę mieć wszystko ponotowane. No i lecę po kartkę i coś jeszcze, aha, i marker, nie marker, tylko ołówek, żeby pozaznaczać jajeczka w razie W. Także tak to wygląda, nie już się ustawiam, bo on się tu boi.
Także tak to, zaraz tu wracam i widzimy się za chwilkę. No i Niluś nawet wtargnął mi tutaj. No i moi drodzy, o patrzcie, ta kurka się przyzwyczaiła, że ten spód jej tak tam, muszę jej go zakryć, bo one były we dwie i dlatego, o tak widzicie, jest jak jest. Dobra, teraz jest wszystko ok, moi drodzy, sobie popisałem. I nastawiłem też jajka niosek, sobie zrobiłem tak. Tutaj jedynka, tak jak widzicie, gniazda doły i te gniazda prowizoryczne, te na dole. Zrobiłem takie fajne te, tutaj ma takie zasłonięte, tu Niluś nam trochę przeszkadza, ta ma w koszyku, a tu pomiędzy nią jest taki karton i ta tu jest tak fajnie w rogu, także wszystkie mają takie oddzielne swoje gniazdka. No i moi drodzy, tu jeszcze sobie powypełniam, kiedy mam zrobić prześwietlenia, kiedy mam wywalać, kiedy przebierać, no i tak to wygląda. Pierwsze gniazdo, czyli tutaj biała kurka, ma 11 aż jajek, bo jest duża i ładnie zawsze inkubuje, po niej to wiem. I ma 11 jajek, które będą się kluć za 2-4 dni. Różnie, pierwsze już chyba nawet w tą noc, a ostatnie za 4 dni. I one ma silki, co jest zaznaczone S-kom i 11 jajek, również zaznaczone jajka są ołówkiem tam, jak zresztą wszędzie. Kolejna ma 10, czyli ta czarna, bo jest mniejsza, ona jest taka mała. Ma też silki i one za 18 dni jakoś, o ile są dobre zalężenie jest w nich. Lekko są zalężone. Ona ma silki, chyba nawet trochę niosek ma, chyba dwie nioski ma nawet. Kolejna to ma 11 i ma za 21 dni klucia. I ma również chyba silki, tak, silki, jak mam zaznaczone, to powinny być silki. Na dole mamy same nioski i moi drodzy, dzisiaj powstawiałem nioseczki. I nioseczki mamy następujące: 9, 9 i 10. Także zobaczymy, co z tego będzie. Taką tabelkę sobie tu zostawiam, żeby do przeglądu była. No i moi drodzy, tak to wygląda. Kurki zostawione. Ja, Niluś, naprawdę ciebie przeproszę. Chodź, Niluś, chodź. Chodź, Niluś, no chodź. Chodź, nie denerwuj tych niosek. Chodź. No wyrobisz się? No nie wyrobisz. Chodź tam, tam, no. O, wytłaczankę weźmiemy. Chyba, że tu gdzieś jeszcze przykryjemy, ale nie chcę takiej, wiecie, prowizorki robić, że coś tu na nią spadło, więc nie, po prostu. No i dobrze. Tą kartkę gdzieś sobie tutaj zostawię. No a moi drodzy, ja chciałbym wam za dzisiejszy odcinek bardzo podziękować. Tak to się zakończyło taką tabelką, super. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że mnie subskrybujecie, lajkujecie. A ja was serdecznie pozdrawiam i moi drodzy, zapraszam również na mój nowy kanał, który znajdziecie w opisie. Zachęcam do zasubskrybowania i obejrzenia filmiku. Koniecznie subskrybujcie i moi drodzy, do zobaczenia, burza zaczyna, także i nawet deszcz zaraz przyjdzie, także do następnego, siemaneczko. Cześć wam!